Cześć! Mam przyjemność zaprosić Was do kolejnej lekcji kursu Blender Essentia. Ostatnio mówiliśmy o edycji proporcjonalnej oraz modyfikatorach obiektów. Dziś pora na kolejne zagadnienie ściśle połączone z zaawansowaną edycją siatki. Dzięki wytłaczaniu jesteśmy w stanie wyciągnąć poszczególne elementy z obiektu oraz wpychać je do środka. Sposób ten znajdzie zastosowanie zarówno przy modelowaniu obiektów, jak i projektowaniu wnętrz. Zanim jednak rozpoczniemy sobie ten opis, zwrócę Waszą uwagę na jeszcze jedną dodatkową kwestię. Pokażę Wam, w jaki sposób możemy powielać krawędzie, tak aby zyskać gęstą siatkę pozwalającą na odwzorowanie większej ilości detali. Zaczynajmy! W pierwszej kolejności usuńmy sześcian i stwórzmy walec. Ilość wierzchołków ustawmy na 12. Dodatkowo możemy go powiększyć i nieco podnieść do góry. OK. Przejdźmy do trybu edycji. Zlikwidujmy zaznaczenie. Jak widzicie, w obecnej chwili obiekt nasz nie posiada żadnych poprzecznych krawędzi, prócz tych ulokowanych na górze i na dole. Przez ten fakt nie posiadamy zbyt dużych możliwości jego edycji. Nie jesteśmy w stanie na przykład stworzyć dwóch nowych wierzchołków na 2/3 jego wysokości, które wysunęlibyśmy do przodu. Aby jednak było to możliwe, musimy powielić krawędzie tak, aby Blender za ich pomocą stworzył wspomniane wierzchołki. W tym celu moglibyśmy powielić jedynie jedną krawędź, jednak ja powielę cały pierścień. Najpierw musimy zaznaczyć jeden z nich. Aby to zrobić, przytrzymujemy Alt i klikamy prawym przyciskiem myszy. Teraz z panelu Mesh Tools wybieramy opcję Loop, Cut and Slide. Teraz wystarczy już jedynie wskazać, w którym miejscu chcemy wstawić powielone krawędzie. Zauważcie, że możemy wstawić je zarówno poziomo, jak i pionowo. Ja oczywiście wstawię je poziomo. Klikamy lewym i od tego momentu możemy przesuwać nowy pierścień. Daje nam to możliwość wyboru dokładnie tego miejsca, które nam odpowiada. Aby potwierdzić, klikamy lewym. OK, działa. Dopóki nowo dodany pierścień jest zaznaczony, powielmy go i wstawmy nieco poniżej. OK, gotowe. Od teraz możemy już przeprowadzać zaawansowaną edycję. OK, starczy. Jak sami widzicie, możliwość powielania krawędzi daje nam naprawdę spore możliwości edycji siatki obiektu. Przejdźmy wobec tego do zagadnienia wytłaczania. Zaznaczmy jeden bok. Przy standardowym użyciu transformacji przenosimy cały bok, edytując przy okazji krawędzie do niego przylegające. Aby móc skorzystać z wytłaczania, musimy skorzystać z opcji Extrude, która znajduje się wewnątrz panelu Mesh Tools. Widzimy tutaj dwie różne opcje. Najpierw wybierzmy tą pierwszą. Teraz za pomocą myszki możemy już odpowiednio wysunąć bok lub wcisnąć go do środka. Wygląda nieźle, prawda? Zostawmy to w takim kształcie i wypróbujmy kolejną opcję. Jak widzicie, jej działanie jest dokładnie takie samo. Różnice pojawiają się podczas próby wytłaczania kilku elementów naraz. Zauważcie również, że kiedy ponownie skorzystaliśmy z opcji Extrude, możemy wydrążyć dziurę w stworzonym przed chwilą przylegającym do walca sześcianie. Kiedy natomiast wyciągamy ten element do siebie, na miejscu łączenia z dotychczasowym elementem zostaje dodana krawędź. Ułatwi to nam edycję w przyszłości. Obróćmy teraz kamerę i zaznaczmy dwa boki wykorzystując klawisz Shift. Kiedy skorzystamy teraz z pierwszej opcji, będziemy mogli wytłaczać oba boki w jedną stronę.
Jak widzicie, są one ze sobą połączone. W efekcie uzyskujemy po prostu przylegający sześcian o dwukrotnie większym obwodzie. Jednak kiedy anulujemy zmiany i skorzystamy z opcji drugiej, każdy element zostanie wytłoczony w swoją indywidualną stronę. Rozumiecie? Korzystając z tej opcji, możemy wytłoczyć w jednej chwili wszystkie boki znajdujące się pomiędzy tymi samymi pierścieniami. Spójrzcie. Usuńmy zaznaczenie. Teraz pokażę Wam, że możemy wykorzystać zaznaczenie również przy pracy na wierzchołkach i krawędziach. Najpierw wierzchołki. Zaznaczmy jeden i skorzystajmy z opcji wytłaczania. OK, działa. Nowy wierzchołek został dodany. Taka czynność jednak w zasadzie nie przydaje nam się podczas modelowania. Może być jednak wykorzystana na przykład do pomiaru odległości czy też położenia danego obiektu. Teraz czas na krawędzie. Korzystając z Shifta zaznaczmy co drugą krawędź na górnym pierścieniu. Teraz korzystamy z drugiej opcji wytłaczania. Działa. Oczywiście mogą być one teraz dokładniej edytowane. OK. Jak sami widzicie, możliwość wytłaczania przydaje się podczas bardzo wielu sytuacji i oszczędza sporo czasu na przygotowanie podstawy siatki obiektu. Na koniec pokażę Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz związaną z wytłaczaniem kuli. Wobec tego usuńmy obiekt i dodajmy UV Sphere. Ustawmy wartość 16 zarówno przy segmentach, jak i pierścieniach. OK. Teraz zaznaczamy wszystkie elementy siatki i upewniając się, że działamy na zaznaczeniu boków, używamy opcji wytłaczania. Najpierw pierwsza. W efekcie uzyskaliśmy dość ciekawy kształt, mogący być podstawą do wielu innych obiektów. Cofnijmy zmiany. Kiedy natomiast skorzystamy z drugiej opcji, efekty będą jeszcze bardziej interesujące. Niezłe, prawda? Tym samym kończymy już dzisiejszą lekcję. W kolejnej powiemy sobie kilka istotnych słów na temat dzielenia siatki. Lekcja ta będzie szybka i przyjemna. Serdecznie zapraszam i do usłyszenia.